Zadanie siódme, Matura 2018 Maj Stara Formuła Mamy na schemacie przedstawioną budowę pantofelka, czyli jednokomórkowca zaliczonego do protista. Występują pospolicie w strefie przybrzeżnej i otwartej toni wodnej zbiorników słodkowodnych. To jest informacja wprowadzająca. I teraz proszę zobaczyć, mamy przedstawioną budowę komórki. Pięknie mamy zaznaczoną całą wodniczkę tętniącą, oto Jona. Ona ma oczywiście kanały. Doprowadzające oraz kanał centralny, za pomocą którego usuwa nadmiar osmotycznie napływającej wody, kanał centralny, one stanowią właśnie tą wodniczkę tętniącą. Jest również wodniczka pokarmowa, która podlega trawieniu. Tam znajdują się substancje pochłonięte na drodze fagocytozy przez pantofelka. One stopniowo ulegają hydrolizie. No i mamy pozaznaczone tajemnicze elementy, o które pytają nas na maturze. Podaj nazwy elementów budowy pantofelka oznaczonych jedynką i dwójką. No i właśnie jedynka to nic innego jak tak naprawdę niby gęba lub inaczej cytostom. To są nazwy, które byłyby uznane na maturze. Niby gęba lub po prostu cytostom. To jest takie zagłębienie w komórce, w, którym w której występuje tak naprawdę cieńsza warstwa błony komórkowej. Dookoła błona komórkowa jest bardzo sztywna, jest tak zwaną pellikulą. I tutaj w tej pellikuli nie jest możliwa fagocytoza, nie jest możliwe tworzenie pęcherzyków endocytarnych, bo jest to dosyć sztywna struktura. Jedynie w miejscu cytostomu, w miejscu niby gęby, błona komórkowa może formować pęcherzyki endocytarne. I teraz dwójka. To jest oczywiście przedstawiony makronukleus. Makronukleus jest jądrem, które jest poliploidalne. Natomiast tutaj to drugie jądro ja je zaznaczę też strzałką, to jest mikronukleus. Mikronukleus, tu mamy makronukleus. Prawda? Jądro tutaj jest zróżnicowane. Makronukleus koduje, tak naprawdę reguluje w ogóle czynności życiowe komórki, takie jak na przykład odżywianie się, prawda, poruszanie metabolizm komórki, natomiast mikronukleus jest jądrem generatywnym, który bierze udział no, przede wszystkim w procesach koniugacji. No i zobaczmy na podpunkt B. Oceń, czy zdania są prawdziwe. No i pierwsze stwierdzenie, które mamy. Pantofelek pobiera pokarm na drodze fagocytozy. Wszystko ok, która może zachodzić w każdej części błony komórkowej. No nie w każdej, prawda? Bo dookoła mamy wszędzie pelikule, tu fagocytoza może zachodzić jedynie w miejscu niby gęby. Stąd mamy stwierdzenie fałszywe. Dwójka, zawartość wody w komórce pantofelka regulują wodniczki tętniące. I jest to prawda. Tutaj woda oczywiście na zasadzie osmozy napływa. Pantofelek żyje w wodzie słodkiej, prawda? W związku z tym jest to roztwór mało stężony hipotoniczny. Wewnątrz mamy roztwór hipertoniczny, zawsze jakieś jony w komórce są, więc woda na zasadzie osmozy stale napływa. Stąd wodniczka tętniąca stale musi ją odprowadzać, usuwać poza komórkę. I podpunkt trzeci. Co my tu mamy podczas rozmnażania bezpłciowego? Mikronukleus dzieli się mitotycznie a makron u nukleusu ulega przewężeniu i rozdziałowi na dwie części. Jest to stwierdzenie oczywiście prawdziwe. To jest proces koniugacji, który ma miejsce u pantofelków.